to jest to, żebyśmy strzegli wolności. W tym momencie wszystkie nasze wolności są ograniczane. To idzie jak taran do rozbijania murów. I cóż, to, że jeszcze możemy rozmawiać tutaj w tej telewizji, przecież w świetle tych ustaleń, które teraz już są dokonywane zarówno w Komisji przez Komisję Europejską, w Unii Europejskiej, jak i poprzez właśnie te różnego rodzaju straszne organizacje soroszowskie, które mają ogromne pieniądze, to ma wszystko nas zniewolić i odebrać prawo do tego, żeby w ogóle się wypowiadać. Ja nie wiem, jak to będzie. Cenzura sieci, która nadchodzi. Różne próby manipulowania tym, bo już widzimy, że na mediach społecznościowych w zasadzie ludzie się muszą jakimiś grypsami posługiwać, aby te boty, które to przeglądają, prawda, ich nie wychwyciły poprzez słowa kluczowe. Mamy sytuację taką, że już walczymy w tej chwili z maszynami, bo przecież żaden człowiek nie byłby w stanie sczytywać tego, co ludzie tam piszą, więc zatrudnione są do tego maszyny, sztuczna inteligencja, która nas sekuje. No ale wystarczy jedno, dwa kolejne podpisane przez naszych rządzących zgody na kolejne ograniczenie w sieci i naprawdę utraciliśmy już w dużej mierze zdolność czytania. Ludzie już mało co czytają, nawet ulotki często nie czytają, a co dopiero jakieś książki. Jeżeli to okienko, które jeszcze mamy w postaci telewizji samodzielnych serwerów, na których można to umieszczać, jeżeli to zostanie skasowane, a może się tak stać, naprawdę, no to zostaniemy z tą naszą wielką niewiedzą i staniemy się tym, o czym chyba rządzący nami marzą, czyli jakąś stadem niewolników, którzy mają wykonywać, nie pytać, nie buntować się, bo będziemy pozbawieni po prostu jakiejś elementarnej wiedzy. Jak podejmować decyzje, jeżeli człowiek nie ma informacji? Przecież my naprawdę poruszamy się w tej chwili, te wszystkie media z jednej i drugiej strony, nie, za chwileczkę się zleją w jakieś jedno medium w Polsce, aczkolwiek też mało z tego było pożytku, nie dawały nam w ogóle wiedzy o świecie. Nie dawały nam w ogóle jakiejkolwiek wiedzy. Nawet proszę popatrzeć, jak w stosunku do tego ludobójstwa, które się odbywa w Palestynie, u nas przechodzą informacje. No przecież to są jakieś kpiny, prawda? Ludzie nie są informowani i dlatego nie są w stanie ocenić tego, jak należy. Boleję nad tym, bo Polska, która takich ludobójstw, takiego nieszczęścia, wytracenia 11-12 milionów własnych obywateli, to prawie wykończenie naszej substancji narodowej się odbyło w czasie wojny i my teraz patrzymy spokojnie na to, jak kolejny naród jest po prostu unicestwiany, a ta Gaza to przypomina niszczenie Warszawy, prawda, w Powstaniu Warszawskim, dom po domu niszczony. Panie doktor, no właśnie, jeden z oficjeli izraelskich stwierdził ostatnio, że w strefie Gazy jest około 2 milionów, ponad 2 miliony nazistów palestyńskich. Zabiliśmy dopiero tylko 16 tysięcy. Nazizm nie jedno ma imię. To, co w tej chwili robi Izrael na tym terenie, jest po prostu absolutną powtórką. Już to, co mnie zbulwersowało, to jest bezwstyd, który pozwala mówić o innych ludziach jako o zwierzętach. No to jest czysta kalka Hitlera, prawda? I jego, że tak powiem, najbliższego otoczenia, których w wypowiedziach tych ludzi nazywanie Untermenschen, prawda, pod ludźmi robactwem czy coś, no to jest prosta przekładka. Czyli mamy do czynienia z tym, że naród, który twierdzi, że był przez wszystkich gnębiony, nagle przechodzi płynnie do tych samych metod, które były stosowane wobec niego, tylko tym razem ma uważać, że jest wszystko w porządku, prawda? No i teraz popatrzmy na te nasze media. No jakie my dostajemy informacje? Ja byłam niedawno w Warszawie, widziałam taki protest pod Pałacem Prezydenckim. No to stało może z 50 osób na zimnie i coś tam wykrzykiwało. Ludzie się w ogóle nawet nie zatrzymywali. Skala tego była po prostu wręcz maleńka,
żenująca. Zrzuca się winę, miesza się kata z ofiarą i u nas po prostu uznaje się, że to jest wszystko fajne. No ale cóż, ludzie nie mają informacji, prawda? Gdzie mają? Nie każdy ma Al Jazeera, która na początku zresztą też takie mętne informacje podawała, potem kiedy zaczęli zabijać ich dziennikarzy, prawda, razem z rodzinami, to nieco się zaaktywizowała. Ale nawet Al Jazeera nie podaje całości informacji, to do tego trzeba mieć cyfrę plus i jeszcze wyciągnąć sobie te kanały, które są przecież też w obcych językach, bo to jest jedny jest arabski, prawda, drugi jest angielski i trzeba tego słuchać i oglądać, żeby w ogóle mieć pojęcie, co tam się dzieje. Bez informacji nie możemy podejmować mądrych, racjonalnych decyzji. A tak się dzieje nie tylko w kwestii gazy. Wszystkiego, co się dzieje tak naprawdę na świecie, bo my nie wiemy, co w tej chwili się dzieje w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę. Nie wiemy, co się dzieje, jak wyglądają rozmowy wielkich tego świata co do przyszłości naszej. Możemy, dostajemy tylko takie małe wrzutki, nad tym się mamy bujać. Natomiast jaki los przez nich został nam napisany, jaka nawet nowa choroba ma nas spotkać, jak to będzie wyglądało wszystko na przyszłość, te scenariusze pisze nam kto inny, a my nie mamy możliwości interweniować, ponieważ dowiadujemy się wówczas, kiedy wchodzi to w stadium realizacji, prawda? No i w związku z tym, co zostało przed chwilą powiedziane przez dr Lucynę Kulińską, moi drodzy, ja... Od godziny 19 dzisiejszego dnia, 15 grudnia, odblokowuję naszą stronę M-Forum. Będzie odblokowane, moi drodzy, do niedzieli, do 17, do godziny 22. Zaraz po naszym streamie zostanie strona ponownie zablokowana. No, a robię to dlatego, że dużo informacji po prostu nie ma w polskim internecie. No i nikt się dalej nie kwapi do tego, żeby te informacje, moi drodzy, umieszczać. Te, które u nas są, one są dostępne, tak jak niektórzy mówią, tylko, moi drodzy, po pierwsze, nikt nie ma czasu na to, żeby sobie to tłumaczyć. Nie wszystkie strony są automatycznie tłumaczone przez Google'a, a już na pewno nie te artykuły, które my umieszczamy, one nie są automatycznie tłumaczone przez Google'a, bo Google robi wszystko, żeby te artykuły, moi drodzy, były nie do odnalezienia w sieci, czyli robią pod górkę, obcinają zasięgi, utrudniają wyszukiwanie. Więc ja postanowiłem odblokować dzisiaj od godziny 19 do godziny 22 do 17 grudnia 2023 roku, czyli do niedzieli wieczorem. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia i zapraszam do nas na stronę. Link, tak jak powiedziałem, będzie w opisie i link będzie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. To wszystko. Dobrej nocy.